w jaki sposób precyzyjnie sprawdzić poziom oleju w silniku BMW, który jest pozbawiony bagnetu oleju. Otóż tutaj wchodząc w główne menu, czyli główne menu to jest ten przycisk, pojawia się takie okno i teraz klikając tutaj tym pokrętłem, klikając wchodzi się w takie menu. Tutaj kręcąc lewo prawo trzeba wejść w info sources, czyli to info sources, i teraz pokrętłem w dół, czyli tak przeskakuje, i teraz kręcąc lewo prawo pokrętłem trzeba kliknąć na serwis. Teraz tu trzeba kliknąć na engine oil level i to kliknąć po prostu w taki sposób. I teraz tutaj pojawia się precyzyjna informacja, jaki jest poziom oleju. Oczywiście silnik musi pracować. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Maksymalnie jest sześć kresek. Jeszcze można troszkę dolać, żeby było jedna kreska więcej. Zazwyczaj po włączeniu pomiaru poziomu oleju pojawi się taka informacja i wtedy trzeba zaczekać kilkanaście sekund, aż pomiar zostanie dokonany. To ujęcie jest przyspieszone. Silnik N52 bez miarki oleju. Żeby sprawdzić, czy poziom jest wystarczający do odpalenia, to nie jest precyzyjny poziom, pomiar poziomu oleju, ale tylko taki mniej więcej, żeby w ogóle sprawdzić, czy jest ten olej. Wkładać kluczyk, zapłon bez hamulca, czyli żeby nie zapalił się silnik. I tutaj menu główne wejść, czyli klikając ten przycisk. Menu główne pojawia się taka informacja. Teraz klikając tutaj, wciskając w dół to pokrętło, wchodzi się w różne ustawienia i trzeba kliknąć, kręcąc tak lewo, prawo pokrętłem, trzeba kliknąć na info sources. I tutaj pokrętłem można dać w taki sposób też, góra, dół, i tu trzeba sobie wskoczyć, kręcąc lewo, prawo na serwis. Silnik jest zgaszony. Kliknąć na engine oil level i jedyna informacja, jaka poda, to że poziom jest prawidłowy, wystarczający do odpalenia silnika bez jego szkody. Natomiast żeby zrobić precyzyjny poziom oleju, to trzeba odpalić silnik i zrobić tą samą procedurę. Ten pomiar poziomu na zgaszonym silniku jest nieprecyzyjny. Miałem taką sytuację, że pokazało mi OK na zgaszonym silniku, a potem po jeździe pokazała się kontrolka oleju, że jest za niski stan, trzeba było dolać ponad pół litra oleju. Mitsubishi Outlander z 2014 roku, hybryda plug-in z opcją ładowania z gniazdka, wyposażona w dwulitrowy silnik na łańcuchu rozrządu, udowadnia, że nowoczesne auto jednak może nadal posiadać bagnet do sprawdzania poziomu oleju. Jako ciekawostkę pokażę, jak sprawdza się olej w silniku Suzuki Bandit bez bagnetu oleju. Motocykl trzeba postawić do pionu i spojrzeć w okienko rewizyjne.